Kierowca motocykla jadący z pasażerką wymusił pierwszeństwo i wjechał z drogi podporządkowanej wprost pod jadące prawidłowo Audi. Co ciekawe, ludzie, którzy podbiegli do niego po wypadku, zwracali mu uwagę, że chwilę wcześniej jechał jak wariat. Sam sprawca zaraz po wypadku zamiast na pogotowie czy 112 zadzwonił do swojego taty. Pewnie myślicie, że to zdarzenie, jakich pełno na drogach i nie ma w tym nic wyjątkowego. Pozwólcie w takim razie, że opowiem wam drugą część tej historii. Motocyklista od razu zaczął się wypierać swojej winy, twierdząc, że wjechał na drogę prawidłowo, a to Audi go staranowało. Zatrudnił też adwokata, jednak nie wiedzieli o tym, że mam całe zdarzenie nagrane na kamerce. Przez 2 miesiące wypierał się swojej winy, a kiedy jego adwokat na komisariacie obejrzał nagranie, to cytując policjanta prowadzącego sprawę, zrobił tak wielkie oczy, że prawie mu wypadły. I tu przechodzimy do następnej sprawy, kary, jaka została zasądzona dla sprawcy. Przypomnę, w wypadku brały udział 2 samochody i motocykl, 5 osób poszkodowanych, w tym małe dziecko, 1 osoba ciężko zraniona. Dodatkowo wypieranie się winy przez 2 miesiące. Kara proponowana przez prokuraturę, 2000 zł i rok zakazu prowadzenia motocykli. Sędzia prowadząca sprawę zgodziła się mnie włączyć jako oskarżyciela posiłkowego, po czym w styczniu nagle zmieniła zdanie. Mogłem tylko patrzeć, jak wydają rażąco niski wyrok.